to kiedy w końcu otwierają metro na Brudnie, a także działające wyświetlacze w dresach? Czy ile płacisz za dojazd do pracy? I jak pojadą autobusy po otwarciu metra? Więcej rond dzięki ZDM-owi i centrum handlowe Land do wyburzenia. O tym nie tylko w piątek, 23 września, w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, cześć, cześć. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Zmniejsza z tym. Jak widzicie, stanę w lewo, chociaż niekoniecznie, bo dyktafon pokazuje, że bateria mu padnie, nie do końca jakimś cudem, ale coś tam miga, więc miejmy nadzieję, że głos będziecie mieli cały czas tak jak teraz, a nie, że będę musiał z aparatu zaciągnąć, ale mniejsza z tym, jak zawsze, czas teraz począć kolejne wydanie, trochę inne, bo jak widzicie, mam tą tablicę, bo nie wiem, gdzie mam swoją zakochać się w Warszawie. Ale lecimy dalej. Czyli oczywiście od awarii 15 metra, centrum, remont, Bemowo, awarie, pole Mokotowskie i centrum to przebudowy. Dalej mamy, no oczywiście były dni otwarte, metra warszawskie również były na dniu otwartym. Oczywiście chodzi mi o dni transportu publicznego. Największa kolejka była zdecydowanie do metra, wszyscy chcieli wejść na WSTP, udało się to nielicznie najprawdopodobniej. Była wielka, wielka kolejka, dużo osób, krówki były, właściwie nieskończone do lewka krówek. Cały czas nie wiem, ale jeszcze mam tutaj gdzieś parę krówek w pokoju pochowanych. No i tak faktycznie można było sobie pojeść, pobawić się. O, i widzicie, że na STP też były wycieczki, mogę sobie popatrzeć, jak to wszystko wygląda. No ja na STP tym razem nie byłem, bo tam i tak już w tym roku chciałbym zobaczyć 3 razy, więc już mi na razie wystarczy. Ale tak, tak faktycznie to wygląda, no i tylko się cieszyć, że tak to się tutaj toczyło w odniach transportu, to jeszcze powiem trochę więcej, natomiast najpierw jeszcze M1. Metro Politechnika, remont, reklam. Zwróćcie uwagę, mamy zdjęcie. Tak, to wygląda jakoś tak czysto. Nie ma żadnych bloków handlowych, napisów stacji, że to jest Politechnika, właściwie nic nie ma. Tak to pusto. Aż za pusto, a tutaj to już w ogóle. Chodzi oczywiście o to, że jest aktualnie remont tej robiony przez Stoera. Chodzi oczywiście o remont tablic reklamowych, tych wszystkich rzutników, plansz i tak dalej. Wszystko jest w remoncie aktualnie, więc poczekamy sobie jeszcze chwilę. Tam wymieniałem na nowsze systemy, no stare było trochę nieczyste, ale to nie jest tak, że jeżeli teraz nie ma tych tablic reklamowych, to będzie remont, czy czyszczenie stacji metra, cokolwiek. Nie, 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 spokojnie, o to się nie bójcie. Na szczęście metro nie będzie robić takich szalonych rzeczy w tym momencie. Natomiast lecimy dalej. Standardowe pytanie, chyba odpowiadając, pojawiające się w ostatnich tygodniach tego miesiąca, w ostatnich dniach, to kiedy w końcu otworzy to metro na Brudnie? Ja powiem szczerze, nie wiem i z tego co wiem, nawet ZTM zbytnie osoby nie wiedzą. Także jeszcze trochę poczekamy. Najnowsza informacja jest taka, że poczekamy jeszcze przez najbliższe parę dni. W weekend na pewno nie, ponieważ jeszcze pozwolenia nie ma, a kolejne pozwolenia na stację metra Brudno i Zacisze będą wpływać dopiero w kolejnych dniach, ale po kolei. Najpierw ważna informacja, mianowicie na nowym otwarciu, na całej M2 od Bemowa do Brudna, czyli od dwóch stacji na literę B, będzie jeździć łącznie trochę tych pociągów więcej, bo na całym systemie metra, dzięki temu będą 62 pociągi metra. Także to jest duża zmiana. I co my tu mamy? Pierwszy pociąg będzie odjeżdżać ze stacji C20 na Brudno o godzinie 5. Na stacji C18 Trotowska pierwszy pociąg w kierunku Bemowa będzie się włączać do ruchu o godzinie też 5, czyli po prostu będzie jeden kurs, który będzie się zaczynać nie od początku. Natomiast w dni wolne pierwszy skład pasażerów zabierze o godzinie 5.06. Będzie to zatem pociąg jadący z pasażerami już od stacji Brudno. Jednocześnie utrzymany będzie dojazd pierwszego pociągu ze stacji C15 Dworzec Wileński w kierunku Bemowa o godzinie 5. Także tak, faktycznie będzie trochę tych więcej pociągów oczywiście. Co my tu mamy dalej jeszcze? Na drugiej linii metra liczba dostępnych pociągów do obsługi odcinka Bemowa-Brudno wzrośnie do 26 planowanych rozkładowo przy wariacyjnym na tym odcinku.
Wcześniej było to 21 pociągów, teraz będzie ich więcej. Oczywiście pamiętajcie, że na Brudnie jest dużo torów odstawczych, więc będzie można gdzie odstawiać te pociągi. No i tutaj informacja 17.30 z dnia 22, czyli z wczoraj, to już jest nieaktualne. Jak się dowiedzieliśmy, dziś 22 września nie zakończyły się wszystkie kontrole. Dwa kolejne kontrole zaplanowane jutro, 23 września, dopiero po ich pozytywnym zakończeniu możliwe jest wydanie pozwolenia na użytkowanie. Nie będzie jutro otwarcia. Niech nas spokojnie odbędą się kontrole. Wiadomo, że to ważne. Czekamy cierpliwie, informuje Monika, rzeczniczka ratusza. Jak dodała, jej zdaniem nie należy się spodziewać otwarcia również w sobotę. I co dowiedzieliśmy się w sobotę? Wykonawca budowy wschodniego, północnego odcinka 2 mm na Brudnie kompletuje niezbędne pozwolenia na użytkowanie, niezbędne dla otwarcia nowej stacji metra. Piątek 23 września służby wojewody mazowieckiego wydały 4 pozwolenia, brakuje jeszcze 2, ale spodziewane są one już w przyszłym tygodniu. Dopiero po ich wydaniu będzie możliwe otwarcie nowego odcinka metra, co oznacza, że nowe stacje metra będą otwarte albo ostatniego dnia miesiąca, albo w środku tygodnia. Ja bym jednak proponował, znaczy najbardziej prawdopodobny termin według mnie teraz to jest środa, ponieważ jest to środek tygodnia i będzie jakkolwiek to jeszcze ładnie wyglądać. Jeżeli by chcieli zrobić dla mieszkańców, żeby było najlepiej, to jest oczywiście piątek z rozpoczęciem ruchu, jakoś w środku dnia. Ale możliwe, że nawet otworzą to wtorek, we wtorek, kiedy w poniedziałek dostaną pozwolenia pozytywne na nowe stacje metra. Brakuje pozwoleń, jak powiedziałem, na te dwie stacje. Pozostałe stacje, czyli Kondratowicza, została na początku miesiąca, a wedle Radomia V19, V20 i V21 z odcinkami tunelowymi, jak i również KD18, czyli kamera demontażowa, dostały pozwolenie właśnie teraz. No i czekamy, czekamy. Po otwarciu całej linii metra pociągi będą jeździć na całej długiej linii metra co około 2 minuty i 50 sekund w szczycie, czyli o 30 sekund rzadziej niż na pierwszej linii metra. Natomiast nie chcę was zanudzać tematem metra, więc lecimy już bezpośrednio dalej do tramwajów rzeszowskich, które biorą się za wadliwe informacje pasażerskie w jazzach. O tym mówiłem już chyba w którymś odcinku ostatnim, że to się w końcu zmieni. Tak, tak wyglądają zazwyczaj jazzy warszawskie, czyli tu mamy wyświetlacz, który jak zawsze działa w formie papierowej. Mamy na przykład taką dziewiątkę. Właściwie jazzy z działającymi wyświetlaczami to są bardzo rzadkie pojazdy tramwajowe w Warszawie. Domyślam się, że ogólnie w Polsce. Także jeżeli się znajdzie taki tramwaj, to trzeba mu robić zdjęć na zapas, bo taki kolejny to się za szybko nie znajdzie. Mamy tutaj działające wyświetlacze rano, wieczorem już nie, na odwrót, niektóre w ogóle nie działają, albo są zaćmy. No, jest nie bez powodu grupa na Facebooku Nowa Mediawka, gdzie się kolekcjonuje takie niedziałające wyświetlacze. No ale nagminnym problemem warszawskich tramwajów jazz, zarówno krótkich, jak i długich, dostarczonych przez PESA jest niedziałający bądź błędna informacja pasażerska. No, ja jechałem często takim tramwajem, który był z przeszłości i miał rok 2000. Nie wiem, jak wiem. PESA w ramach usuwania wad seryjnych wymieni i zmodernizuje cały monitoring oraz system informacji pasażerskiej z wyświetlaczami, informuje prezes tramwajów warszawskich. Nowe systemy... Nowe systemy będą spełniać już współczesne wymogi, dlatego też spółka musi w ramach działań własnych wymienić i zmodernizować szereg elementów elektroniki i wyposażyć tramwaje. Od bardzo długiego czasu spora część jazzów jeździła z niedziałającymi poprawnie wyświetlaczami. Sytuacja ratuje tradycyjna informacja w postaci klasycznych dek z trasą bądź numerem linii. Nie zawsze jednak jest ona dobrze widoczna. Większość posiadanych przez nas pojazdów tego typu ma niesprawne systemy informacji pasażerskiej, monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, bądź liczenia pasażerów, przyznaje Wojciech Bartecki, prezes tramwajów warszawskich. Zatem nalicza kary. To nie tylko problem dla pasażerów, ale i dla spółki. Co prawda tramwaje warszawskie wystąpiły do temu wniosek o uznanie wadliwych działanie systemów IT w 80 wagonach typu 128N i 134N jako tak zwane wady systemu określone w obowiązującej umowie wykonawczej, ale nie zwalnia to z kary. Jak informuje ZTM, od 1 stycznia 2021 roku wszystkie kursy tramwajów są sankcjonowane tak zwanym mechanizmem wady
systemowej. Tramwaje są eksploatowane, ponieważ ich liczba nie pozwala na ich odstawienie do czasu rozwiązania problemu. Potrzebujemy ich na trasach. Z tytułu WS naliczone są kary. Zgodnie z umową wykonawca naliczy uchybienia WS. No tutaj dobra, tu jest dużo kruczków prawnych. To jest ważne, innymi słowy, w tym roku kary z tytułu wady systemu uległy podwojeniu. Od stycznia do maja naliczono łącznie 130 400 zł kary. Żadna kara z tego tytułu nie anulowano, a naliczane są przez TW co miesięcznie regulowane, mówi Tomasz Kubolet. Kurdent, także faktycznie to jest problem. I tak to, że tramwaje warszawskie mają taką karę za niedziałające wyświetlacze, dotyczy się wszystkich przewoźników, również autobusowych, MZA, RIBA i tak dalej. I jeżeli nie działają wyświetlacze, metrze również by tak to wyglądało, no to tak to wygląda. Oni faktycznie muszą z tym walczyć, bo za to są kary naliczone przez Zarząd Transportu Miejskiego, że jest to niedziałające. I taka dobra nowina, chociaż patrząc na to, jak jazzy działają, to zła nowina. Bo tramwaje warszawskie nie wybierały sobie tramwajów. Wszystko jest zrobione w drodze przetargu niestety. Lub stety, w sensie niestety, że nie wybierały sobie i nie mają na to właściwie wpływu, że te wyświetlacze nie działają, bo to nie działają z nich przyczyny, tylko po prostu nie ma części zamiennych, bo firma, która zalizowała te wyświetlacze, po prostu już nie istnieje, zbankrutowała jakiś czas temu. No i co mamy tutaj? Prace z uwagi na dużą liczbę wozów wymaganych naprawy zostaną rozłożone w czasie. W tej chwili, w obecnej sytuacji geopolitycznej, największym problemem jest dostępność komponentów. Przewidujemy około pół roku oczekiwania na dostawy. Prace modernizacyjne rozpoczną się wiosną. Wymiana urządzeń i elektroniki w jednym pojeździe zajmuje około 10 dni. Następnie rozpoczną się testy w pierwszych 5 pojazdach. Jeśli wszystko będzie dobrze działało, jak w swingach, to przystąpimy do prac w kolejnych wagonach. Liczę, że za rok poprawa będzie bardzo wyraźna. Za 2 lata problemu już nie będzie. Miejmy nadzieję, bo chciałbym zobaczyć jazzy z działającymi wyświetlaczami i oczywiście już z białymi wyświetlaczami, bo to wszystko z nowych standardów będzie robione. Dobrze, dużo o tramwajach, dużo o metrze. Krótki fragment pociągowy, a mianowicie wiadukt w Warce nad torami został już zrealizowany. No tam to było robione w różnych przetargach, cała inwestycja miała być zakończona na początku. Zgodnie z umową termin zakończenia całej inwestycji to 2023 rok. Natomiast co mnie najbardziej interesuje, to to, że zobaczcie, jak ten wygląda. No ładny ruch, tutaj jest duży tok od wiem, jest ściąg pieszo-rowerowy, to też na plus. Jednakże jedna rzecz, która mi się bardzo nie podoba, to jest nowy przystanek, jak dobrze kojarzę. Albo to jest ten stary, albo to jest ten nowy, bo wybudowali jeden nowy przystanek. Natomiast jedna rzecz mi się nie podoba, ale z drugiej strony przystanek, nie? Natomiast jedna rzecz, to jest normalna stacja, tamta to jest przystanek. Natomiast co mi się bardzo nie podoba, to jest to, iż ten wiadukt został w taki sposób zrealizowany, że zwróćcie uwagę, że tutaj rozbudowy na dodatkowe tory właściwie nie ma. Nie ma możliwości, by tutaj zwiększyć torowisko do 4 torów. Wiem, że tu mało jeździ pociągów, zwróćcie uwagę, jaka ta kremka jest krótka, ale byłoby miło, gdyby mimo wszystko no można było rozbudować i żeby pociągi podmiejskie do Warki jeździły częściej. No i żeby ogólnie tutaj mógł być ruch większy kolejowy, bo pamiętajcie, że Warka w teorii niedaleko znajduje się od Warszawy. Zgodnie z tym, co ja kojarzę, mniej więcej w godzinę da się dojechać stamtąd pociągiem do centrum Warszawy. To jest bardzo dobry wynik. Bardzo dobry. Ale jakby te pociągi jeszcze jeździły częściej, to w ogóle byłoby cudowne. No, to Warszawa to jest ten problem, że jeżeli byłby dobry, szybki dojazd do centrum Warszawy, no to właściwie można by było jeździć często, względnie często. Dobrze, kolejne informacje o dniach transportu. Było nas 5 tysięcy, dziękujemy. Około 5 tysięcy osób przybyło na zajezdnię stalową, żeby wziąć udział w pierwszych po pandemicznych dniach transportu. Dzięki niej na przykład mam tą tablicę 112 koron z boku. Ta, która jest tutaj z przodu, to akurat jest stara tablica, nie wiem, ona ma już 2 czy 3 lata. Natomiast lecimy dalej. Sprawdź, ile płacisz za dojazd do pracy. Dojazd do Latotrn to interaktywne narzędzie, które pomaga określić koszt dojazdu do pracy samochodem. Można sprawdzić, co się bardziej opłaca: podróże autem czy warszawskim transportem publicznym. Jednakże jest tutaj jeden problem, który nie jest całkowicie uwzględniony, w sensie, bo ja tutaj policzyłem tam na zasadzie powiedzmy osób niedaleko mnie, jakby to wyszło. Problem jest taki, że tutaj wyszło no, łącznie w 251 km. Czyli 25 km mniej więcej w jednym kierunku. Jednakże problem jest taki, że ZTM tutaj nie oblicza czasu takiej podróży. Samochodem na tej trasie to jest 30 minut. Czyli w miarę dobrze.
Natomiast autobusem, czy po prostu WTP, to już jest 1,5 godziny. No i to jest pytanie jednak. Czy wolisz jechać 30 minut do pracy, czy 1,5 godziny do pracy? Jest to oczywiście powiązane z tym, że nie ma właściwie przejazdu pomiędzy dzielnicami w Warszawie. Zwróćcie uwagę, że pomiędzy niektórymi dzielnicami albo się stoi gdzieś smogi tych kolejkach, albo po prostu komunikacja autobusowa jest bardzo uciążliwa. Nie mówię o połączeniu Ursynów-Wawel, bo to już jest kataklizm. Ale tak, faktycznie to jest problem na takich niektórych relacjach i to jest właśnie ten problem, o którym w ogóle w tym miejscu nic się nie dowiemy. Ale tak, mimo że coś takiego jest, można sobie podliczyć wtedy, ile się to kosztuje. Ciekawe, co by było, gdybym pisał, że 10 zł byłoby za to. Przeliczmy. Teraz jest 300, 500. Dobrze, lecimy dalej. Informacje na temat szwedzkiej. Kolejny etap na ulicy Szwedzkiej, tam dalej ciepłownicy walczą. 135, N14 i N64 będą jeździć inaczej od 26 września. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o mapkę z info ulicy. Proszę bardzo, możecie zobaczyć w tym miejscu. No, tu jest zamknięte, więc objazdy są prowadzone na okrągło. Dalej, otwarcie metra. Znowu wracamy do metra, ale już trochę w innym temacie. Widzicie, komunikacja po otwarciu metra na Brudnie. Ja powiem w bardzo krótki sposób, jak to będzie wyglądać, bo jeżeli na Bemowie wydaje mi się, że było trochę więcej zmian, chociaż nie wiem. Z ważnych informacji jest to, że 41 znika, a 25 nie znika. W teorii. Czekajcie, sprawdźmy, czy co ważne. Jest, trzy razy. Teraz linii tramwajowe 25. Te tramwaje tej linii będą kursować w dni powszednie. I to jest już podstawowy problem, jaki widzę. W dni powszednie. To co, w weekendy ludzie nie dojeżdżają do centrum? No, nie wiem, ale najprawdopodobniej tak to będzie wyglądać. Autobusy 414 nie zmieniają trasy. Autobusy linii 112, 169, 409 i 500 wrócą na trasy z przebudowy linii metra i to dosłownie. Linia 134 nadal będzie łączyć wschodnią Białękę z Marymontem i stacją metra M1. Niewielkie zmiany trasy. No, w skrócie, przelećmy przez wszystkie linie tak na szybko. 104 będzie jechać teraz do metra Brudno. 112 będzie jeździć od centrum handlowej Marki. Na razie objeżdżając Kondratowicza, bo jest jeszcze w przebudowie, jadąc teraz Nowym Bajomowo i Karolin w kursach wydłużonych, czyli tylko kursy wydłużone nas interesują. Następnie 118 będzie jechać tylko do Mariensztatu, podjeżdżając w teorii pod metro Centrum Nauki Kowalnik, ale tylko w jednym kierunku, więc Felipa. 120 będzie jeździć przez metro Kondratowicza i dalej do dworca wschodniego Kijowska. Następnie linia 126 będzie jechać od Torchomina do Centrum Handlowego Targówek przez stację metra Kondratowicza, ale dopiero po bezpośrednio nad Kondratowiczem, dopiero kiedy zostanie otwarte Kondratowicze. Na razie tutaj tą trasą na okrągło widzicie. Trasa objazdowa na czas przebudowy, to jest to właśnie żółty odcinek. Nadając 132, osiedle Dęby, metra Marymont, tak to będzie wyglądać. 134 będzie jeździć Olesin, metra Marymont właśnie również z... to jest? Czekajcie. Teraz do czasu zakończenia przebudowy skrzyżowania ulicy Ostródzkiej i z Dziedzielskiej będzie lekki objazd w tymże miejscu. I w teorii tu widzę jakiś podjazd do metra Brudno, ale nie do końca wiem, o co chodzi. Dni powszednie pojadą najkrótszą trasą przebiegającą przez S8, natomiast w weekendy, kiedy nie kursują autobusy 326 i 134, zostaną skierowane na trasę przebiegającą przez osiedle Brudno obok stacji metra właśnie Brudno na drugiej linii metra. Zapewni połączenie z obiema liniami metra. Pasażerów z Olesina zabiorą tak jak obecnie co 20 minut w szczycie oraz co 30 poza szczytem i w święta. Linia zapewni wygodną przesiadkę do linii tramwajowych kursujących ciągiem ulicy Dębielickiej, czyli to będzie linia łącząca M1 i M2, czyli to, co by zrobił most Kasińskiego, w którym film cały czas jest w przygotowaniu. Linia 145 będzie jeździć od FSO do Wiatracznej przez Kondratowicza, jak już skończą przebudowywać ją. 156 będzie jechać bezpośrednio od metra Omociny do dworzec wschodni Kijowska z podjazdem tutaj do PKP Zacisze Wilna, widzicie, bardzo słaba jakości te zmiany. I kręcąc się przez metro Kondratowicza, metro Trocka, metro Targówek Mieszkaniowy, ale do Kondratowicza dojedzie dopiero jak skończą przebudować Kondratowicza. Dalej 160 ma odjechaną trasę dworzec centralny Grodzisk. Na bardzo odjechanej trasie, jak widzicie, przez metro Kondratowicza będzie przejeżdżać, przez metro Trocka, przez metro Targówek Mieszkaniowy, przez
Metto Dworzec Wileński przez Metto Datusz Orsena i następnie przez Metto Rondo ONZ, aby zakończyć ostatecznie na dworcu centralnym. Następnie linia 169 będzie jeździć, ale bez knopki, więc jak mam wam w skrócie powiedzieć. No to trudno powiedzieć o dworzec wschodni Kijowska. Tak to mniej więcej. No i mamy 176, będzie kończyć trasę po prostu na Metro Brudne od Chorzczówki, ciekawa linia autobusowa, konkurencja dla pociągów w teorii, żeby dojechać do metra. No zobaczymy. Następnie linia 199 będzie jeździć oryginalnie od Brudno po Grodzie do Dębetów Strzelnica, jednakże do momentu zakończenia budowy metra, znaczy z momentu zakończenia ulicy Kondratowicza będzie dojeżdżać do metra Trocka, a później już wróci na normalną trasę właśnie przez Kondratowicza, no bo po prostu nie ma przejazdu w tym miejscu. 204 będzie również jeździć, tym razem do metra Brudno, z właśnie tutaj Grodziska. Następnie 212 będzie jechać na razie objazdowo, nie przez metro, nie przez Kondratowicza, na trasie Plac Cholera, Centrum Handlowe Targówek. 226 metro Brudno, z bardzo objechaną tutaj trasą do Maniki Wojewody. Maniki Wojewody. Wojdy? Wojewody mi odjeżdża. I linia 333 zmienia się w 233, czyli będzie jeździć codziennie. To jest dobra zmiana. Dalej 240, metro Kondratowicza i dalej Marki. 245 będzie też jechać do metro Torowska do momentu zakończenia Kondratowicza, a oryginalnie będzie jeździć od Ząbki Malczaka do Brudno Pogrodzie. Następnie 256 będzie jeździć na trasie metro Kondratowicza do Zułek Szkoła i to bez żadnych objazdów z tego co widzę. No i dalej mamy linię 262, linia, o której już często mówiłem, a mianowicie linia jadąca nad wentratornią stacyjną nad wentratornią szlakową V19 niedaleko stacji metra Zacisze. Będzie przejeżdżać właśnie nad linią metra centralnie, jednakże do momentu wybudowania przystanków na tej trasie przez Urząd Dzielnicy będzie jeździć objazdowo na trasie pomiędzy metrem Trocka i Leniwów. 326 też obszerna linia metro Brudno, metro Maremont, ale z odjazdem, tutaj też jest lekki objazd, będzie jechać bardzo ciekawą trasą, o której właśnie jest traktowany z wjazdem w jednym kierunku, ale jak widzicie, widokowa trasa, widokowa ewidentnie trasa, żeby się objechać. Nie dość, że będzie jechać obok Żerań FSO bez zatrzymywania, to będzie jeszcze jechać obok PKP Żerań, jechać przy granicy Warszawy, a później jednak wróci na metro Brudno, stwierdzi, że woli do centrum Warszawy przyjechać trochę bardziej. 356, metro Trocka, PKP Zacisza, Wilne, bardzo dobre połączenie, żeby szybko dojechać do metra, jeżeli ktoś nie lubi pociągów. Dalej 409 i 500, autobusy wrócą na trasę podstawową przebiegającą ulicą Kondratowicza, ale do czasu otwarcia ruchu z tej ulicy, rejonu Szpitala Brudnowskiego, trasa i częstotliwość kursowania będzie taka jak dziś. Na trasie pasażerów autobusy zatrzymują się na dodatkowych przystankach Niwa oraz Rogowska, także tak to wygląda. No i dalej mamy jeszcze informację o temat linii 527, która będzie skrócona do metra Kondratowicza z Grodziska. To jest szybki autobus, który w szczycie będzie jeździć dosyć często, czyli co 5 minut, poza szczytem co 10 minut. Taka szybka dowozówka do metra. Dobrze, dużo gadałem już o otwarciu o tej linii metra. Wy już macie dźwięk z aparatu, bo widzę, że dyktafon podziękował, więc możliwe, że macie cały dźwięk z aparatu, bo byłem leniwy. Natomiast lecimy dalej, a mianowicie budujemy park kieszonkowy na Bemowie. ZD nas informuje, że robią dalej pracę w tym temacie. Dalej mamy oczywiście bezpieczne i w drodze do szkoły. Startujemy kolejne szkolne ulice, czyli szkoła na szóstkę tak zwane. Jak się zdjęcie załaduje, to zobaczycie. Jak to wygląda? To była ulica szkolna, godzina 7.30, 8.30. Czyli nawet dla spóźnianskich. Nie da się podjechać bezpośrednio pod szkołę. Następnie jezdnia ulicy Starzyńskiego bliżej torów. Poszerzamy chodnik. O tym już robiłem film. Były tutaj trzy pasy, zostały przesunięte w bok, ponieważ tutaj jest bardzo wąskie w tym miejscu miejsce. Chodnik mały i będzie tutaj ścieżka rowerowa i chodnik prowadzony, żeby dało się przejechać normalnie, a nie teleportować rowerem. Także bardzo dobra zaleta. Oni tutaj to właśnie realizują w ZDM-ie. Dalej będzie nowe skrzyżowanie Mińskiej i Chodeckiej. Tak to wygląda po przebudowie. Autobusy jedą w tej relacji, więc jak widzicie, również dla nich jest
przygotowane te dondo, by mogły sobie spokojnie objechać to dondo przegubowymi autobusami i nie zahaczyć o wszystkie barierki, jakie będą mogły. No i to akurat dobra nowina. No i dalej mamy oczywiście kruszenie betonu na kolejnych ulicach. Zaczęliśmy na ulicach drobnych, ale przydatnych w przestrzeni publicznej zmian. Chodzi o przywrócenie miejskiej zieleni w miejscach, które do tej pory były zdominowane przez nadmiar betonu. Niebawem nowe nasadzenia znajdą się m.in. na ulicach Międzynarodowej i Rutkiewicza oraz w ciągu Zamońskiego i Targowej. Także oni tutaj sobie to wszystko robią. Zobaczcie, jak to wygląda na Wybrzeżu Gdańskim czy w innych odcinkach, gdzie faktycznie ZDM robi co może, aby było jeszcze bardziej zielono. No właśnie, taki toj tutaj na przykład. No, dobre miejsce, prawda? No i tutaj też na przykład w tym miejscu. Także ZDM oczywiście cały czas walczy o zieleń standardowo. I co my tu mamy dalej? Mianowicie informacje na temat światowida i modlińskiej. To są dosyć ważne informacje, mianowicie Rzeźki. Ale nie to jest ważne. Ważne jest to, że w czwartek 22 września, czyli już, rozpoczęło się wytyczenie nowych przekładek na Modlińskiej. Została zwężona ulica tam przy ulicy Światowida, przy łączeniu pomiędzy ulicą Poetów a przystankiem Rzeźki, do jednego pasa, tak, znaczy zwężona o jeden pas, nie do jednego pasa. O, no i tutaj wykonawca przywiązek potrwa do końca miesiąca. Następnie jezdnia w kierunku centrum zostanie zamknięta, a kierowcy będą jeździć drugą nitką w drogi w kierunkach obydwu. Kierowcy do dyspozycji będą mieli po dwa pasy ruchu w każdą stronę. W czasie zamknięcia jezdni drogowcy wykonają zachodnią część swojego skrzyżowania. Na wiosnę przyszłego roku nastąpi zmiana. Kierowcy będą jeździć w obydwu kierunkach nową drogą, a jezdnia w kierunku Jabłonnej zostanie zamknięta. Zakończenie całej inwestycji zaplanowane na czwarty kwartał 2023 roku, czyli słuchajcie, te półtora roku, tak jak miało być to zrobione. No i dopiero wtedy pętla winnica tramwajowa autobusowa będzie mogła pełnić całkowicie swoje zadanie. Co warto podkreślić, to jest to, iż dwa pasy z aktualnych pięciu na Modlińskiej, no korki to się będą prawdopodobnie niesamowite. Oj tak, oj tak. A jeśli nie, to będę tam oczywiście ze Skutem, bo o tym pogadamy. On akurat ten ma dosyć bliski dla siebie. Weekendowe zamknięcie fragmentu Alei Jana Pawła. Dokładnie w tym momencie to się właśnie dzieje w nocy z 23 na 24. Września tam przy placu Złotych Tarasach jest, będą tam modlitwiacje, montaż tam różnych elementów na ścianie i w tymże miejscu autobusy 174N45, coś jeszcze, czemu ta strona jest niebezpieczna, i N95 będą jeździć objazdami. Nie mogę wam tego pokazać, bo jest strona niebezpieczna. Macie tutaj powiększone na szybko. Ten odcinek jest zamknięty. Nie wiem, czemu się tak stało. No i dodajemy oczywiście ciekawostki z innych światów. Norwegia otwarto półklimatowy badny tunel rowerowo-pieszy. Takie rzeczy powinny być robione w Warszawie, żeby w końcu pokazać, że rowerzyści i piesi też potrzebują swoje infrastruktury tylko i wyłącznie dla siebie. Taka ciekawostka do świata. No i dalej, lotnisko Chopina cały czas ma coraz lepsze wyniki, lepsze niż w 2019 roku. Natomiast Modlin ma historyczny moment, rekord swój w ilości pasażerów, które skorzystało z niego. Jest to 331 267 pasażerów i 2206 operacji lotniczych. To stanowi to odpowiednich 109,3% wolumenów pasażerów, 113,6% operacji startów i lądowań w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. To również najlepszy przewozowy miesiąc w historii lotniska. Znam sam parę osób, które tutaj lądowało jako piloci. No i oczywiście Centrum Land zostanie zastąpione przez wieżowiec. Nie wiem dokładnie kiedy, nie wiemy też kiedy będzie rozbiórka tego centrum handlowego. Ale Land ma już swoje lepsze czasy za sobą. Sam tam kupiłem parę rzeczy, bo to było blisko mojego poprzedniego mieszkania, jak tam mieszkałem właśnie na Mokotowie. Bardzo blisko. Natomiast cieszy mnie to, że no Land aktualnie to jest taka trochę umieralna. Ja już dla mnie, jak ja tam mieszkałem za jakieś 6-7 lat temu, to tam już trochę życie umierało, tak toczyło się swoim. Jakby tam się wchodziło i to życie to tam płynęło sobie to opadało. No i w sumie dobrze, że oni coś z tym zrobią. Nowy budynek usługowo-handlowy, biurowy głównie. Na poziomie minus 1 będzie handlówka, dalej będzie biurowo na wyżej. Ładnie tutaj zielony, z jedną wieżą trochę wyższą na 50 metrów, reszta będzie dużo niższa.
takie tu wizualizacje, jak to będzie wyglądać, z wejściami bezpośrednio, tutaj zwróćcie uwagę, nie wiem, czy to zdjęcie, o, trochę się pomniejszy. No tutaj z bezpośrednim wejściem do stacji metra Służew, jak i również od tej strony, gdzie jest aktualnie pochylnia, taka mała, stara od metra, też również bezpośrednio ładne zejście do metra. Według mnie integracja jakiegokolwiek rodzaju z metrem są zawsze na plus, więc tylko się cieszyć. I na koniec sondaż mniejsza z tym. Po pierwsze, kiedy będzie otwarcie metra według Was? Na 750 głosów większość z Was stwierdziło już 20-26 września. Może, zobaczymy. Raczej sądzę, że ten kolejny się może równać z tym. No i który pociąg Wam się najbardziej podoba? Wiem, że dałem Wam Skodę, a Skody jeszcze nie ma i niewiele osób ją widziało. Zdjęcie samo jest moje, z Wikipedii, ale moje. No i większość z Was wybrało Inspiro, co mnie dziwi. Osoby, które wybrały Skodę, to gratuluję, oceniacie pociąg, w którym jeszcze nie jechaliście. Ale jeszcze jaki jeden sondaż o SKMP będzie i o pociągach, które aktualnie kursują w metrze warszawskim. Również będzie i o starych tramwajach. Takie sondaże mam trochę przygotowane na najbliższy czas. Sami piszcie, co chcecie, jaki jest ulubiony wasz autobus. Co byście chcieli zobaczyć w sondażach? Piszcie mi w komentarzach. Jestem ciekawy waszych propozycji. Co byście chcieli się dowiedzieć o osobach i o tym, co ludzie sądzą na temat różnych tematy. 4 opcje są możliwe w sondażach obrazkowych. W sondażach tekstowych tylko 5, aż 5 opcji, bo jedno więcej. No i co warto podkreślić, w tym sondażu brało udział 1300 osób, czyli naprawdę dużo. Co ciekawe, Metropolis ma kiepski wynik, już rosyjski jest lepszy. Skoda to Skoda. Natomiast warto podkreślić, że Metropolis ma najlepszy dźwięk ducha, odjeżdżania. Jakby tego chyba nikt nie powie, że nie. No i Warsolinie cały czas wygrywa w sondażu i jazz spadł. Swing podniósł się. Dobrze, to było tyle z tego mniejsza z tym. Strasznie długo gadałem o metrze, o zmianach komunikacyjnych po otwarciu metra. Natomiast mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny zmarzek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Co warto podkreślić, to jest to, iż te zmiany komunikacyjne po otwarciu metra raczej już są ostateczne, ale zatem cały czas będzie analizować to, jak wszystko będzie wyglądać przez najbliższe kolejne 2 tygodnie po otwarciu nowej stacji metra. Więc domyślam się, że już w październiku wejdziemy i z nowym rokiem studenckim wejdziemy z drugą linią metra na długim odcinku, który będzie z nami przez najbliższe 3-4 lata cały czas niedozbudowany o nowe stacje Karolin, gdzie cały czas poczekamy na ostatnie pozwolenie. Chodzi oczywiście o stację techniczną postojową Karolin. O stacji Karolin i o całym odcinku był już jeden film, ale niedługo będzie powtórzenie i pokazanie Wam jeszcze raz, jak to wszystko wygląda, ale to wszystko zobaczycie już w najbliższym czasie. Natomiast jutro najprawdopodobniej zobaczycie tramwaj kierunek Kasprzaka, jak i również w najbliższym czasie skończę realizować w końcu duży film na temat trasy NS, jak i również mostu Teśnińskiego. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć! Taka ciekawostka. Najbliższe, kolejne wydania Mniejsza z tym będą transmitowane na żywo dla zwiedzających. Ale o tym więcej już niedługo.